Cześć, zdecydowałem się zwiększyć liczbę DOR-u, czyli rejsów udanych kosztem wypadków. Dopóki mam tematy i pomysły, postaram się wrzucać DOR-u na każdą okrągłą dziesiątkę oraz każdą piątkę. Mówiąc wprost, możecie spodziewać się tego podcyklu w odcinkach 50, 55, 60 itd. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Możecie napisać w komentarzu, czy to Wam odpowiada, czy jednak DOR-u powinno być rzadziej. Zaczynamy. Dziś wracamy na Adriatyk, a konkretnie do Chorwacji. Byliśmy tam już przy okazji rozbicia w zatoce wyspy Wir i jachtu West. Dziś DOR-u, więc nie ma mowy o nieszczęśliwym zakończeniu. W odcinku o Westie mówiłem, że polskie jachty na Adriatyku pojawiały się już w latach 60. i 70., ale wydaje mi się, że największy boom na polską banderę miał miejsce w latach 90. Choć nie wiem, może dziś jest tam polskich jachtów jeszcze więcej. W każdym razie, poczynając od początku lat 90. w magazynie Żagle można było bardzo często spotkać krótsze i dłuższe relacje spływania po Adriatyku mieczowymi i balastowo-mieczowymi jachtami przywiezionymi z Polski na przyczepach. Czasem były to nawet 2-3 relacje w jednym numerze. Były to Sportiny, Mikropola, Astry, Tanga, Pegazy, Wenuski, Chochliki czy Maki. Polscy żeglarze dość chyba już mieli ograniczeń w dostępie do Bałtyku, a jeziora stawały się dla nich za małe. Najbliższą większą wodą był zatem Adriatyk, który ochoczo polskie jachty i jachciki odwiedzały. I to mimo wojny, która na początku lat 90. toczyła się w Chorwacji, zahaczając również o Dalmację. To teraz trochę historii w telegraficznym skrócie. Jugosławia, nie mylić z Królestwem Jugosławii z dwudziestolecia międzywojennego, powstała w 1943 roku, a dwa lata później władzę przejęli komuniści. Ówczesna Jugosławia była federacją kilku bałkańskich republik. Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry oraz Macedonii, a w jej skład wchodziły też dwie prowincje autonomiczne, Kosowo i Wojwodina. Co prawda Tito, przywódca drugiej Jugosławii, jak nazywano nowy kraj, zamierzał włączyć do Jugosławii także Albanię, ale nie zgadzał się na to Stalin. Ten ostatni chciał stworzenia Federacji Jugosławiańsko-Bałkańskiej, ale tego z kolei nie chciał Tito. Bułgarię widział raczej jako kolejną republikę Jugosławii, ale tego rzecz jasna nie chcieli Bułgarzy. Zresztą to był jeden z powodów rozłamu między komunistami jugosławiańskimi i sowieckimi, w efekcie którego Jugosławia niby należała do bloku wschodniego, ale w przeciwieństwie do innych demoludów nie była uzależniona od Związku Sowieckiego. Jugosławia pod rządami Tity prowadziła samodzielnie politykę zagraniczną i nie pytała o zdanie towarzyszy radzieckich. Sowieci próbowali oczywiście włączyć państwo Tity do swojej strefy wpływów, ale bezskutecznie. I tak trwało to do śmierci Tity w 1980 roku. To właśnie był jeden z impulsów do rozpadu Jugosławii. Powodów oczywiście było znacznie więcej, m.in. ożywienie idei narodowych, problemy ekonomiczne, animozje na tle narodowościowym i historycznym, zmiany ustrojowe w Europie Środkowo-Wschodniej i pewnie wiele innych. Najważniejsze, że w efekcie Słowenia, Chorwacja, Macedonia oraz Bośnia i Hercegowina ogłosiły na początku lat 90. niepodległość. To z kolei stało się przyczynkiem do konfliktów zbrojnych, które toczyły się na Bałkanach w latach 1991-1995. Choć na przykład w takim Kosowie walki rozpoczęły się później i trwały w latach 1998-1999. A lata 90. to właśnie ten czas, kiedy Adriatyk stawał się coraz bardziej popularny wśród polskich żeglarzy. Wojna nie zrażała polskich armatorów. Wozili na Adriatyk swoje jachty, korzystając ze swobodnego już dostępu do paszportów i smakowali bajkowego morza, jakim Adriatyk na pewno był we wczesnych latach 90. Zwłaszcza dla Polaków, którzy jeszcze pamiętali bronowanie bałtyckich plaż. Infrastruktura nad Adriatykiem była, bo porty jachtowe budowano jeszcze za czasów Jugosławii. Błękitne morze było, gwarantowana pogoda również. To wszystko zachęcało, tym bardziej, że na wybrzeżu tych starć było jednak mniej, jeśli nie liczyć próby zdobycia i ostrzału Dubrownika przez siły serbskie. Choć znam relacje żeglarzy, którzy pływając między dalmatyńskimi wyspami słyszeli strzały z automatów podczas dogasającej wojny jeszcze w połowie lat 90. Okej, wspominałem, że z Polski do Chorwacji jeździły na przyczepach przeróżne jachty, często znane z naszych jezior. O kilku adriatyckich wyprawach takiego właśnie jachciku będzie dzisiejszy odcinek. A głównym bohaterem, oczywiście poza dzielnymi żeglarzami, będzie dziś Skrzat 485. To łódka mieczowa zaprojektowana przez Andrzeja Skrzata w połowie lat 70. XX wieku. Budowana była oczywiście z laminatu poliestrowo-szklanego systemem gospodarczym i nie była jakoś szczególnie popularna, choć swoich amatorów miała. Małego Skrzata otaklowano oczywiście jako słup bermudzki, jednak ze względu na niewielkie rozmiary masztu nawet nie miał salingów, a w pionie trzymały go w sumie 3 stalowe liny, sztak i po jednej wancie na burtę. Na tak zabezpieczonym maszciku można było postawić foka i grota o powierzchni w sumie 12 m2.
Sam jachcik miał 4,85 m długości, 2,10 m szerokości i 20 cm zanurzenia z podniesionym mieczem. Projekt zakładał zastosowanie ciężkiego miecza szybrowego o masie między 70 a 100 kg, po wypuszczeniu którego zanurzenie wzrastało do 1 metra, ale są też łódki, które mają miecze obrotowe. Wydaje mi się, że to już przeróbki budowniczych, choć pewności nie mam. Skrzaty ważyły jakieś 370-400 kg, więc były idealne do holowania za niewielkimi autami. Zresztą sam konstruktor zaprojektował dedykowaną do nich przyczepkę. Jeśli chodzi o sterowanie, to tu niespodzianki żadnej nie ma. Służyło do tego pawężowe urządzenie sterowe z rumplem i podnoszoną obrotowo płetwą sterową. Silnik pomocniczy, jeśli był potrzebny, można było powiesić na pantografie na niewielkiej pawęży. Skrzat 485 bardzo mi się zawsze podobał, pewnie dlatego, że widzę w nim pierwiastek Astra, którego fanem, jak wiecie, jestem. Wydaje się fajną małą łódką, moim zdaniem bardzo zgrabną do dziennego i weekendowego żeglowania, choć oczywiście powstawał jako jachcik rodziny, na którym spędzano wakacje. Dziś ciężko sobie wyobrazić, że na jachcie o długości mniejszej niż 5 metrów mogła spędzić urlop para z dzieckiem, a takie były założenia 485. Kiedyś po prostu wygoda nie była aż tak ważna jak dziś. Jerzy Salecki w 5. tomie Polskich Jachtów pisze o skrzacie tak. Lekki, zwrotny jachcik kabinowy przeznaczony dla dwóch osób dorosłych i dziecka. W kabinie kambuz, składany stolik, jaskółki, szuflady wchodzące pod kokpit, achterpik. Zgrabna żaglóweczka dla prawdziwych turystów. Projekt skrzata 485 oczywiście powstał z myślą o żegludze po wodach śródlądowych, jednak nie wszyscy wykorzystywali go zgodnie z tym założeniem. Byli tacy, którzy swoje łódki wwozili na większe akweny. Widziałem łódkę tego typu na przykład w Pucku, ale dziś o skrzacie, który żeglował dalej. Dziś o skrzacie, który zwiedzał zakamarki chorwackiego Adriatyku. Łódka, o której mowa, do żeglugi adriatyckiej została przez armatora specjalnie przygotowana. A mianowicie pojawił się achterstag, który dodatkowo miał stabilizować maszt. Na pokładzie pojawił się kosz dziobowy, reling oraz półkosze rufowe. W załodze był sześciolatek, a zatem należało się jakoś zabezpieczyć przed nieplanowaną kąpielą. Za to do planowanych kąpieli na niewielkiej pawęży pojawiła się drabinka kąpielowa. To wyposażenie bezcenne na Adriatyku, zwłaszcza na łódce, którą da się podejść naprawdę blisko brzegu. Dodatkowo armator wymienił część cynkowanych śrub i okuś na nierdzewne i można było pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu się przed upałami. W tym celu na granatowych burtach pojawiły się białe fragmenty, by wnętrze nie nagrzewało się zbyt mocno. Oprócz tego wycięto okno w grodzie oddzielającej kabinę od dziobowej komory kotwicznej, żeby stworzyć w kabinie przeciąg. Przy okazji na pokładzie pojawił się tent nad kokpit, który w chorwackich warunkach miał za zadanie ochronę przed słońcem na postojach. Oczywiście poza modyfikacjami należało uzupełnić wyposażenie. Na pawęży swoje miejsce znalazł 2,5-konny silnik przyczepny Merkury, a w komorze kotwicznej pojawiła się kotwica Danforta o masie 5 kg oraz 4-kilogramowy drapak do łapania się o skały. Do tego 40 metrów liny kotwicznej i 40 metrów liny cumowniczej, by wiązać się do skał podczas postojów na kotwicy. Dodatkowo skiper wyposażył swój jachcik w kompas oraz mapy żeglarskie chorwackiego wybrzeża. Wodę pitną żeglarze przechowywali w 5-litrowych baniakach. Takie pojemniki łatwiej było na skrzacie zaształować. Granatowy skrzat na przyczepie po raz pierwszy ruszył spod Warszawy do Chorwacji latem 1992 roku. Wojna przeniosła się w głąb lądu, a wszystkie porty i kempingi od Istrii po Zadar działały pełną parą, można było więc żeglować. Kiedy cały zestaw wraz z 3-osobową załogą bezpiecznie dotarł do mariny Punat na wyspie Kirk, jacht trafił do wody z wykorzystaniem bezpłatnego slipu. Należało też załatwić tzw. odobrenie, czyli pozwolenie na pływanie po chorwackich wodach. W późniejszych latach nazywało się to Prijava i do tej pory na łódce mam resztki naklejek, które należało przykleić w widocznym miejscu. Mały skrzat po wyjściu z Punat odwiedzał piękne małe porciki. Supetarska Draga, Towarnele, Nowalia, Olip, Silba, Ilowik, Maliloszyn, Nerezine. Oprócz tego kotwicowiska na wyspach Kyr, Krab, Pak, Olip, Silba, Loszyn, Cres i Trstenik. Słuchali prognoz pogody w zwykłym radioodbiorniku na falach FM oraz MW i na tej podstawie planowali dzienne przebiegi. Zdawali sobie sprawę z ograniczeń sprzętu, na którym pływali. Jak sami wspominali, ich skrzacik był najmniejszą kabinową łódką żaglową, jaką spotkali podczas włóczęgi po wyspach Adriatyku. Pokonywali po kilkanaście mil morskich dziennie, nigdzie się nie spiesząc. Zwiedzali, kąpali się i żeglowali. Kiedy siła wiatru przekraczała 5 stopni w skali Beauforta, skrzat zostawał przy brzegu. Zdawali sobie przecież sprawę, że żeglują śródlądową łupinką po prawdziwym słonym morzu.
ale sławna Bora dopadła i ich, choć oczywiście przeczekali ją przy bezpiecznym brzegu. Od znajomych z większym adriatyckim stażem wiedzieli, że miejsca kotwiczenia trzeba wybierać bardzo rzetelnie, by Bora nie zaskoczyła. Wiedzieli, że potrafi nadejść bez ostrzeżenia, więc w każdym miejscu, które odwiedzali, starali się mieć pełną osłonę z północy i wschodu. Na chorwackich wodach mały skrzat spędził aż 22 dni. Bez awarii, wypadków i innych nieszczęść. Pozwiedzali Adriatyk bezpiecznie i chyba im się spodobało, bo Łupinka z Polski pojechała po raz kolejny na Bałkany już rok później. W sierpniu 1993 roku w Marinie Punat po raz kolejny zameldował się mały skrzat z trzyosobową załogą. Doświadczenie w żegludze adriatyckiej żeglarze już mieli, mieli też plan, by wpłynąć bardziej na południe, więc rejs rozpoczęli bez zbędnej zwłoki. Najpierw odwiedzili starą baszkę na wyspie Kirk, później znane już sobie zatoczki na wyspach Rab i Pag. Kolejny postój to port Nowalia, gdzie zrobili ostatnie zakupy i ruszyli w nieznane. Najpierw do zatoki Świętego Mikołaja na wyspie Olip, później zwiedzali cztery górzyste wyspy leżące w jednej linii – Premuda, Skarda, Ist i Molat. Za najmniej gościnną uznali tę pierwszą z wymienionych. Bezpiecznych zatoczek na niej niewiele, a istniejące przystanie były kiepsko osłonięte. Na Skardzie osłonięte kotwicowisko znaleźli, choć sama wyspa sprawiała wrażenie wymarłej. Z kolei wyspa Ist tętniła życiem, w zatokach kotwiczyły jachty, kawiarnie pękały w szwach. I ostatnia wyspa Molat, największa z tej czwórki. Cztery miasteczka portowe i jeszcze dwie miejscowości w głębi lądu. Osady połączone asfaltową dróżką, wzdłuż której rosły dzikie figowce. Po odwiedzeniu czterech wysp, skrzat ruszył dalej, czyli na Długi Otok. Nazwa oznacza po prostu Długą Wyspę. Oferuje ona wiele zatok, kotwicowisk, portów i przystani, ale nie wszędzie. Brzeg od strony pełnego morza jest skalisty, niegościnny, klifowy i często niebezpieczny. Maluch z Polski odwiedził miejscowość Sali, największą na Długim Otoku. Oprócz tego zawinął do portu promowego Trilukę oraz zatok Brbin, Lucina, Pantera, no i oczywiście Telaszczica. Ta ostatnia to perła w koronie adriatyckich zatok. 5 mil morskich długości, świetnie osłonięta, zapewniająca wiele kotwicowisk, była kiedyś uwielbiana przez żeglarzy. Dziś nie wiem, czy to zauroczenie trwa, ale trzeba przyznać, że Telaszczica jest piękna. Po zaliczeniu Długiej Wyspy skrzat przepłynął krętą cieśniną Proversa na wyspę Kornat, od której nazwę wziął cały archipelag Kornatów. Na wyspie było niewiele drzew i krzewów, raczej rzadkie trawy i wszechobecne skały, za to liczne zatoczki zapewniały niezłą osłonę przed silnymi wiatrami. Żeglarze zwiedzili osady Lucicza, Krawliacicza i Wirulie. Ostatnią noc w drodze na południe spędzili w zatoce Opat na południowo-wschodnim krańcu wyspy. Po żegludze wdrapali się na wzgórze o wysokości 108 metrów nad poziomem morza i rozkoszowali się piękną panoramą na okoliczne wyspy. Czas jednak było wracać. Na północ ruszyli przez Murtersko Morę i Paszmanski Kanal. Dopiero tu zobaczyli, że wojna dopiero co opuściła te tereny. W nadmorskich miejscowościach widać było zniszczone domy, plaże i hotele stały puste. Na wodzie przez kilka dni nie spotkali żadnego zagranicznego jachtu. Zatrzymali się dopiero w cieśninie Zdrelacz między wyspami Paszman i Uglian, a następnego dnia odwiedzili Zadar. Okoliczne wsie i lokalne lotnisko dopiero co były miejscem walk, a sam Zadar był w zasadzie miastem frontowym. Na wodzie jednak tego nie widać. Co prawda w marinie raczej pusto, łódka z Polski była jedynym jachtem pod obcą banderą, ale w porcie ruch spory. Spacer po mieście nie ujawnił zbyt wielu widocznych zniszczeń wojennych, ale jednak nie dało się zapomnieć, że toczyły się tu walki. Na ulicach wciąż stały osłony z worków z piaskiem, a miasto codziennie na kilka godzin traciło zasilanie. Kiedy kończył się prąd, to i kończyła się woda, więc na każdym kroku stały agregaty prądotwórcze. Kolejne przystanki skrzata to wyspy Uglian, Długi Otok i Ist. Na tej ostatniej żeglarze zostać musieli 3 dni, bo rozszalał się zachodni sztorm. Na szczęście zatoka dawała świetną osłonę i przetrwali sztormową pogodę z wiatrem o sile dochodzącej nawet do 10-11 stopni w skali Buforta bez strat. Według lokalnych rybaków była to Bora. Dalej płynęli przy silnym północnym wietrze dochodzącym do 6-7 stopni w skali Buforta przez Olip i Pak na Kirk, gdzie został samochód z przyczepą. W tak trudnych dla skrzata warunkach wypracowali metodę, która pozwalała halsować w miarę bezpiecznie. Żeglowali z mocno wypłaszczonym, zaryfowanym grotem, podpierając się 2,5-konnym silnikiem. Po Adriatyku pływali miesiąc, przepłynęli 255 mil morskich, odwiedzili około 20 portów i 30 razy stali na kotwicy. I wiecie co? Wciąż było im mało, bo rok później znowu tam pojechali. Tym razem za cel obrali dokładne zwiedzanie Długiego Otoku. Ta górzysta wyspa ciągnąca się przez 25 mil morskich w 1994 roku nie była jeszcze zbyt mocno zagospodarowana.
W portach jachtów było niewiele, a i zatoki były stosunkowo luźne. Zaczęli od zatoki Soliścicza, głębokiej zatoki leżącej na północnym końcu wyspy, oznaczonej wrakiem leżącego na płciźnie statku. Później przyszedł czas na zatokę Pantera, niskie zalesione brzegi, czasem porośnięte krzakami i świetna osłona od wiatru jachtów cumujących przy całkiem długim kamiennym pirsie. W ramach spaceru można pójść do latarni morskiej Velirat, stojącej na północno-zachodnim krańcu długiej wyspy. Po opuszczeniu zatoki mały skrzat pożeglował do Bożawy, prześlicznego miasteczka z zabytkową zabudową w stylu śródziemnomorskim. Port był nieźle osłonięty, sklepy na brzegu czynne i zaopatrzone, czego chcieć więcej. Kolejny postój to Uwala Dumboka, nieopodal wsi Dragowe. Betonowe nabrzeża, domki letniskowe nad brzegami, a do wioski trzeba się wdrapać na pobliskie wzgórze. Później był Zaglaw z nowym betonowym nabrzeżem o głębokości ponad 5 metrów i basenem dla łodzi rybackich. Kolejne postoje to dobrze osłonięta drzewami i przy okazji piękna Zatoka Brbiń, Zatoka Sawar ze średniowiecznym kościołem i wreszcie mała wysepka leżąca na wschód od długiego otoku, Rawa. Na wyspie leżały dwie miejscowości, Vela Rawa i Mala Rawa, odległe od siebie o 2 km. Co ciekawe, jakieś lokalne animozje sprawiły, że mieszkańcy sąsiadujących ze sobą wiosek przestali się odwiedzać i droga zarosła. Wróćmy na długi otok razem z załogą małego skrzata. Zacumowali w portach Luka, Zmanszczica, porcie promowym Trilukę oraz w sali nieoficjalnej stolicy wyspy. Sali to port wejścia, gdzie można dokonać odprawy przepływając z zagranicy lub odprawić się płynąc na przykład do Włoch. Sali to też zabytki jak XV-wieczny kościół czy renesansowe i barokowe zabudowania. Jak na stolicę przystało, w lokalnych kawiarniach kwitło życie nocne, a ludzie bawili się na ulicach do rana. Płynąc z sali w kierunku południowego krańca wyspy, po drodze była jeszcze Zatoka Dumboka, dobrze osłonięte kotwicowisko, no i przyszła pora na Telaszczice, czyli park krajobrazowy. Rok wystarczył Chorwatom, by pogłębić i oznakować cieśninę Mala Proversa na północ od wyspy Katina, która podczas poprzedniej wizyty skrzata na Adriatyku nie była dostępna nawet dla niego z powodu nikczemnej głębokości. Tym razem po pokonaniu nowej drogi polska łódka weszła w Zatokę Telaszczica. Częścią długiej na 5 mil morskich zatoki jest mniejsza Zatoka Mir. Stąd już bardzo blisko do Słonego Jeziora, odwiedzanego przez setki turystów ze względu na lecznicze właściwości mułu pokrywającego jego dno. I tak niespiesznie skrzat zwiedzał sobie kolejny już raz chorwackie zakamarki, ponad miesiąc żeglował między dalmatyńskimi zatoczkami i wysepkami. Po raz kolejny bezpiecznie i bez problemów. Myślicie, że to już koniec? Nic z tego. Jednak przed kolejnym adriatyckim sezonem, czyli sezonem 1995, na skrzacie żeglarze wprowadzili kilka zmian. Zainstalowali na jachciku sztywny sztak własnej konstrukcji oraz oświetlenie wnętrza z baterią słoneczną o mocy 5 W i akumulatorem żerowym 6 Amperogodzin. Na burtach pojawiło się też oświetlenie pozycyjne. 16 sierpnia 1995 roku polski skrzat 485 po raz kolejny dotknął dnem ciepłych wód Adriatyku. Tym razem portem startu był Pinezic na wyspie Kyrk, to wioska letniskowa na zachodnim brzegu wyspy. Po raz kolejny udało się znaleźć bezpłatny slip w porcie rybackim, a samochód z przyczepą żeglarzy zostawili za drobną opłatą w miejscowej zagrodzie. Ale nie tylko miejsce wodowania było inne niż poprzednio, tym razem inna była też pogoda. Skrzat port opuszczał w deszczu, a przez kolejne 2 dni przeczekiwał niepogodę w sąsiedniej zatoce Torkul. Kiedy warunki atmosferyczne poprawiły się, polski jachcik popłynął do miasta Rab na wyspie o tej samej nazwie. Żeglarze odkryli tam 2 dobrze osłonięte zatoczki, w których rzucali kotwice. Później ruszyli na Premudę, czyli to już archipelag zadarski. Miejsce do cumowania znaleźli w porciku w miejscowości Krial, gdzie ugościli ich miejscowi rybacy. Potem ruszyli na długi otok, w którego zatokach przeczekiwali przechodzące jedna za drugą burze. Z długiej wyspy skrzat pożeglował na Kornaty, które załoga jednogłośnie okrzyknęła jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie. W końcu sierpnia jachtów było bardzo mało, a najładniejsze puste już zatoki zachęcały do kotwiczenia. Najpierw odwiedzili wysepkę Lavernaca, potem Lavsa, aż dotarli do wioski Smokwica Vela na południowo-wschodnim krańcu Kornatów. Zatoczka osłonięta falochronem dawała poczucie bezpieczeństwa, a gościnni rybacy po raz kolejny przyjęli ich do swojego nabrzeża. Z Kornatów blisko już do Szybenika, z czego załoga skrzata skorzystała. Odsłonięte nabrzeże miejskie nie zabezpieczało przed wiatrem i falą, ale w północno-zachodnim krańcu miasta żeglarze znaleźli schronienie w zatoczce klubu żeglarskiego. Być w Szybeniku i nie popłynąć do Skradin to zbrodnia i tak też uznała załoga skrzata. Głębokim kanionem rzeki Kyrka jacht popłynął w kierunku Proklansko-Jezero, spotykając po drodze tylko łodzie rybaków.
Odwiedzili tam m.in. wieś Proklan leżącą w północnym rogu jeziora. Te tereny to już w zasadzie kraina, w której dosłownie kilka tygodni wcześniej trwała chorwacka operacja Oluja, mająca na celu pacyfikację samozwańczej Republiki Serbskiej Krainy. Tu żeglarze z Polski zwiedzili jeszcze Zatokę Guduca, a później popłynęli do Skradin, skąd do słynnych wodospadów rzeki Kyrka można się dostać wodną taksówką lub pieszo po 5-kilometrowym spacerze. Po wyjściu z kanionu rzeki Kyrka i pożegnaniu Szybenika, Skrzat pożeglował do Tribuń, później na wyspę Murter oraz w okolice Wransko Jezero, czyli do Pakosztane. Nie zacumowali jednak w porcie, tylko przy plaży, to kolosalna zaleta mieczowej łódki. Tu po raz kolejny widać było ślady niedawnej wojny, choćby w postaci łusek zalegających na brzegach jeziora i nie były to łuski skrobanych płoci. Dalej na rozkładzie polskiej łódki był Biograd, gdzie marina już działała, ale w lokalnych hotelach ulokowani byli uchodźcy, a potem załoga zdecydowała się wejść w kanał Welebicki. Skrzat przeszedł pod mostem łączącym wyspę Wir ze stałym lądem i wszedł w cieśninę, która podczas bory jest piekielnie niebezpieczna. Szczęście, że panowała zupełna cisza, bo okazało się, że w przejściu głębokości zbliżały się do 30 cm, więc płynęli bez miecza na wiosłach, bo było za płytko nawet dla silnika. Dopiero za wyspą Skolicz Skrzat wszedł na głęboki szlak i pożeglował na Ljubacki Zaliw, a potem przed dziobem jachciku rozpostarł się kanał Welebicki, szeroki na 3 mile morskie. Góry o wysokości 2000 metrów schodzące wprost do morza robiły wrażenie. Tu polska łódka odwiedziła Starigrad Paklenice oraz Winieracz. Następnego dnia żeglarze popłynęli w kierunku Nowigradzko-More, jednak drogę zagrodził im tymczasowy most pontonowy. Trudno, może następnym razem się uda. Wrażenie robiły na nich ruiny ostrzelanych mostów oraz wyraźne ślady starć na brzegach. Rejon Maślinicy był bardzo zniszczony. Kolejny dzień to opuszczenie kanału Welebickiego i żegluga do Powliany na wyspie Pak. Zrezygnowali z kanału, bo to 25 mil morskich wody bez dogodnych portów schronienia, a zmiana pogody wisiała w powietrzu. I faktycznie, port osiągnęli w podmuchach budzącego się jugo. Potem to już tylko Szimuni i kolejne burze oraz wichury i powrót na wyspę Kyrk. Mimo niepogody rejs uznali za bardzo udany. Przełom sierpnia i września był wietrzny, ale za to cały Adriatyk mieli wyłącznie dla siebie. Ostatni z opisanych na łamach żagli rejsów, Skrzat 485 spod Warszawy, odbył w 1996 roku. Tym razem żeglarze zdecydowali się na zwiedzanie południowej Dalmacji, a na miejsce wodowania wybrali port Tribuni. To XVI-wieczne miasto położone nieopodal Szybenika. Nowa marina nie była jeszcze co prawda ukończona, ale falochrony i nabrzeża były już gotowe. Auto z przyczepą zostało u miejscowych gospodarzy w przydomowym ogródku i rejs można było zaczynać. Najpierw dzielny Skrzat odwiedził Szybenik, później ruszył na wyspę Zlarin. Niestety port był otwarty na wiatry wiejące z kierunków północnych, dlatego po szybkim zwiedzaniu popłynęli dalej. A dalej było już tylko otwarte morze przez 20 mil morskich, bez osłony wysp, za to z licznymi zatokami dającymi schronienie na postojach. Przypominam, że żeglowali mieczową łodzią o długości mniejszej niż 5 metrów. Taki fragment otwartej wody może w takiej sytuacji robić wrażenie. Odwiedzili Luka Grebasztice, Primoszten, Rogoźnice oraz Zatokę Winiszcze. Tu już zaczęły się wyspy, więc odwiedzili pierwszą z nich, czyli Drwenik Veli. Nowy port z solidnym falochronem sprawiał wrażenie bezpiecznego, a lokalne sklepy dawały możliwość uzupełnienia zaopatrzenia. W kolejnych dniach Skrzat popłynął wzdłuż północnych wybrzeży wyspy Solta, odwiedził port Rogacz i Zatokę Neczujam, aż dotarł do wyspy Brać. To pierwsza z wielkich wysp, a lokalne porty, które uznali za warte odwiedzenia, to Milna i Sumartin. I przyszła pora na słynny Hvar. Polscy żeglarze opłynęli wyspę dookoła, podziwiając jej skaliste brzegi. W jednej z zatok w wodzie zobaczyli rekina, co na jakiś czas wyleczyło ich z chęci kąpieli w morzu. Po spotkaniu z groźną rybą Skrzat odwiedził Wrboskę, Suczuraj, Zatokę Lowiszcze oraz ostatecznie dotarł do miasta Hvar. Sama miejscowość oczarowała ich, miasto jest pełne zabytków, aby poznać jego wszystkie urocze zakątki i zakamarki potrzeba wielu dni. Trochę tylko zawiedli się na porcie, miejsca było bardzo mało, cena wysoka i brak udogodnień takich jak toalety czy woda na nabrzeżu. Do tego kiepska osłona od wiatrów z południa. Hvar opuścili zmieszanymi uczuciami, piękne miasto, port byle jaki. Wreszcie maluch z Polski ruszył na zwiedzanie półwyspu Pelješac. Bliskość Bośni i Hercegowiny sprawiła, że jachtów zagranicznych bander w zasadzie w tym rejonie nie było. Odwiedzili Zatokę Lowiszcze, potem zawinęli do portu Duba osłoniętego betonowymi falochronami, w którym byli jedynym jachtem żaglowym. Kolejny port to Tripani z bardzo charakterystyczną skałą wkomponowaną w falochron z figurą Matki Boskiej, a kolejnego dnia odwiedzili osadę Cerkwice oraz port rybacki Dracze.
Wspomniana bliskość Bośni sprawiła, że ciekawość zwyciężyła. Skrzat popłynął do Neum, czyli jedynego bośniackiego miasta leżącego nad Adriatykiem. Na miejscu zastali skomplikowaną sytuację. Po mieście kręcili się żołnierze IFOR, widoczne były mundury US Army, a także policji. Nie było jeszcze posterunków granicznych, nie było tablic, za to jedyną walutą była chorwacka kuna. Portu oczywiście w Neum nie było, tylko kawałek betonowego nabrzeża, ale i 10 lat później, kiedy i ja miałem okazję odwiedzić Neum jachtem, było dokładnie tak samo. Ten brak osłoniętego portu mógł zakończyć rejs małego skrzata. Nasilająca się bryza prosto w burtę sprawiła, że odejście własnymi siłami stało się niemożliwe, a wysokie jak na możliwości jachciku fale raz po raz próbowały rozbić go o beton. Przy nabrzeżu zebrało się sporo kibiców, ale nikt nie kwapił się do pomocy. Dopiero dwójka Węgrów nadała jachtowi prędkość, która pozwoliła przejść linię wiatru i odejść od niebezpiecznego brzegu. Po przygodzie w Bośni trzeba było wracać na północ, by jeszcze choć przez chwilę pobyć w ulubionym archipelagu załogi, czyli na Kornatach. Częściowo po własnych śladach dotarli do Szybenika, a potem przez wyspę Żirje do Kraljewicy. Odwiedzili jeszcze Wrólje i Lucicze, leżące na największej wyspie archipelagu. Będąc na Kornatach, żeglarze postanowili podarować sobie odrobinę luksusu i odwiedzili jedyną podczas rejsu marinę, czyli Marinę Piskera. Kusił ich nieograniczony dostęp do prysznica i sen bez obserwowania chmur i nasłuchiwania, czy kotwica trzyma. Wracając w kierunku Szybenika, po raz kolejny odwiedzili port Muna na wyspie Żirje, gdzie byli jedynym zagranicznym jachtem i już po kilku spędzonych przy nabrzeżu godzinach i kilku zamienionych ze spacerowiczami słowach, byli przez miejscowych traktowani jak swojaki. Do Tribun wracali bakstagiem na maleńkim foku przy wietrze o sile 6 do 7 stopni w skali Buforta i to potwierdziło skuteczność układu falochronów, które strzegły portu. O ile samo morze było wzburzone, to za osłaniającymi miasto wyspami było dużo lepiej, a w samym basenie portowym woda była już płaska. Południowa Dalmacja podobała się im bardzo. Nie wiem jednak, czy na tyle, by tam wracać, bo po tym rejsie przygody małego skrzata na łamy żagli już nie wróciły. Ale tak czy siak, cykl relacji z żeglowania skrzatem 485 po Adriatyku bardzo mnie wciągnął i czytałem je z wypiekami na twarzy. Kiedyś ludzie mieli chyba więcej fantazji i determinacji w realizacji marzeń. Fantastyczne rejsy, oby takich więcej. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!